Kto daje ubogiemu, nie zazna braku. Przypowieści Salomona 28-27. Po tym, jak Pan Jezus przestrzegł swoich uczniów przed obłudnymi uczonymi w piśmie, którzy chcąc dobrze wypaść przed innymi używali zewnętrznych przechwałek, usiadł naprzeciwko skarbnicy świątynnej i przyglądał się, jak ludzie wrzucali do niej pieniądze. Czytamy o tym w Ewangelii Marka, 12 rozdział, 41 do 44 wersetu. Bogacze składali tam wysokie sumy, które jednak w porównaniu z ich majątkami nie były żadną wielką ofiarą. Nagle pojawiła się uboga wdowa, która przykuła uwagę Pana Jezusa. Mimo że zostały jej już jedynie dwie drobne monety, była gotowa, aby je obie ofiarować Bogu, choć tak właściwie mogła jedną z nich zatrzymać dla siebie. Syn Boży był wyraźnie poruszony zaufaniem i oddaniem tej kobiety, ponieważ natychmiast przywołał swoich uczniów i opowiedział im o tym, co ona uczyniła. Pan Jezus Chrystus nie mówi im, że mają dokładnie tak samo czynić, bo przecież takiego poświęcenia nie da się wyuczyć czy wymusić. Jednak pokazuje im przykład dany przez tę wdowę. Ona, w przeciwieństwie do bogaczy, nie zatrzymała nic dla siebie, lecz szczerze, bez wahania, rzuciła się prosto w ramiona Boże. Nasz Pan i Mistrz również dzisiaj siedzi jako obserwator przy, w cudzysłowie, skarbnicy. On widzi nie tylko, jak wiele dajemy, lecz również, co jest bardziej znaczące, ile zachowujemy dla siebie. Bóg osądza stan i motywy naszego serca. Nie trudno jest wiele dać, jeśli się wiele posiada. Prawdziwa ofiara przejawia się w tym, że naprawdę dawcę kosztuje. To wydarzenie jest wyzwaniem dla naszej wiary. Nie chodzi o to, że musimy czynić dokładnie tak samo. Jednak, podobnie jak w sytuacji z tą skarbnicą, możemy się przyglądać i podziwiać wiarę innych. Jeśli oddajesz Bogu wszystko, co posiadasz, otrzymasz wszystko, czego potrzebujesz. Kto daje ubogiemu, nie zazna braku. Przypowieści Salomona 28-27.